Hej, witajcie z tej strony Alek. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak podpiąć radio do Hyundai Terracana. Okej. Więc tak, ja mam akurat nie takie radyjko Alpina. I teraz tak, żeby podłączyć to radyjko, do radyjka wchodzi taka oto kostka. I kostka kończy się takimi przejściami. Ale Hyundai mają to do siebie, że oryginalnie mają takie kostki. Na Allegro można kupić taką oto przejściówkę za około 10 zł, która ułatwia bardzo życie, ponieważ można to rozwiązać w taki sposób, że każdy z tych kabelków po prostu będziemy ucinać tutaj też i każdy z nich będziemy łączyć. Ale takie rozwiązanie jest dużo prostsze i tańsze i zachowujemy, że tak powiem, oryginał. Tak więc wpinamy najpierw tą kostkę tutaj. Tak. Teraz wpinamy tak zasilającą kostkę. No tu praktycznie nie można się pomylić. Wpinamy kostkę od głośników. Nawet kolory kabelków się zgadzają. Nie wiem, to są kostki ISO, to jest chyba standard europejski, tak mi się wydaje. Dobra, i to będziemy wpinać do radia, ale to za chwilę. Teraz tak. Oryginalnie w Hyundai jest taka końcówka anteny. U mnie w radiu końcówka anteny jest taka. Nie pasuje. Tak więc znowu trzeba na Allegro, bądź do jakiegoś motoryzacyjnego, bo można to łatwo kupić. Jest taka przejściówka. Tak więc to wpinamy tutaj. A to będziemy wpinać tutaj do radia. Tylko teraz jedna rzecz. Ja akurat nie mam jeszcze wyjścia na USB. I żeby było wygodnie, to te USB damy sobie do schowka. Schowek można łatwo wyciągnąć w ten sposób, że ściska się jego brzegi. O. I schowek schodzi w dół. I my sobie przeciągniemy teraz te nasze USB. Dobra, i teraz tak, po kolei. Najpierw wytniemy sobie antenę. Pięta. Wytniemy sobie kostkę do radia. Dobra, i sprawdzimy, czy to wszystko działa. Teraz nie powinno działać. Czy jeszcze raz trzeba? Nie, nie trzeba. Dobra. No i radio działa. Działa. USB działa. Ok. O chowaniu radia wiadomo, tutaj o rozciskaniu tych tutaj zaczepów. Najpierw wkładamy to do środka, rozpychamy wszędzie, później wkładamy radio, zamykamy schowek i radio podłączone. W Terracanie są oryginalnie cztery głośniki w przednich drzwiach, w tylnych drzwiach i szczerze mówiąc głośniki są dosyć dobrej jakości. Tak więc to by było na tyle, ja sobie to schowam i zaraz pokażę Wam efekt finalny. Wszystko poskładane, tak to wygląda w wersji finalnej. Teraz nie działa. Przekręcimy raz kluczek, a raz wystarczy tylko. Ok, działa.
Dobra. Tu mamy schowane USB. I elegancko. Dobra. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że komuś się filmik przydał i komuś pomógł. Dzięki. Na razie. Cześć.